Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Program Rozmowa Dnia, a moim Państwa gościem jest dzisiaj Sławomir Szczerkowski, komendant Związku Strzeleckiego Strzelec i dyrektor Zespołu Szkół imienia Sybiraków w Nowym Sączu. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Panie dyrektorze, Małopolskie Centrum Kultury Sokół oraz Związek Strzelecki Strzelec podpisaliście Państwo porozumienie dotyczące powołania Sokolej i Strzeleckiej Grupy Rekonstrukcyjnej. O czym właściwie mówi to porozumienie? Porozumienie normuje, że tak powiem, pewną kwestię, o którą poruszaliśmy już dużo wcześniej z dyrektorem Zarychem, z panem posłem Wichrem i zresztą z wieloma środowiskami na terenie miasta w kwestii kultywowania tradycji organizacji proobronnych, które funkcjonowały na terenie miasta Nowego Sącza przed II wojną światową. Jak wiadomo, dwie największe organizacje proobronne w tym czasie to właśnie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół i Związek Strzelecki Strzelec. No i podjęliśmy inicjatywę, żeby na bazie naszej kompanii reprezentacyjnej, na bazie naszej młodzieży, która jest w Strzelcu, no bo jesteśmy największą organizacją młodzieżową tego typu w mieście i nie tylko w mieście zresztą. Stwierdziliśmy, że fajnie by było, żeby powstał pododdział taki historyczny, umundurowany właśnie w mundury historyczne Strzelca i Sokoła, żeby połączyć te dwie działalności w jedną całość. No i właśnie porozumienie obejmuje wszystko to, co dotyczy współpracy między Sokołem, Strzelcem, szkołą. Obejmuje wszystkie kwestie związane z umundurowaniem, z ponoszeniem finansów związanych z wyposażeniem tych uczniów. Także wszystkie techniczne takie sprawy są w tym zawarte i pozwala nam to oczywiście na współpracę i realizowanie już tych zadań związanych z udziałem grupy chociażby w uroczystościach patriotycznych czy w uświetlianiu no, takich chociażby wydarzeń jak Dzień Dziecka czy innych na terenie miasta. Tych młodych chłopaków właśnie w mundurach widzieliśmy podczas podpisywania tej umowy. Trudno było ich zrekrutować, czy to jest tak, że jednak nie ma problemu i młodzi ludzie chcą kultywować te tradycje historyczne? No muszę Pani powiedzieć, że tak. U nas w Nowym Sączu w ogóle dużo rzeczy się dzieje takich, które są unikatowe w skali kraju i to zauważane jest nie tylko przez nas tutaj, ale też przez chociażby Ministerstwo Obrony, przez wiele innych szkół, które naśladują nasze działania, przez inne jednostki strzeleckie, które funkcjonują na terenie kraju. Naszej młodzieży nie trzeba za bardzo zachęcać. I to jest właśnie cały fenomen polegający na tym, że my do tej grupy mamy więcej chętnych niż mamy miejsc. Młodzież bardzo chętnie chce wziąć w tym udział. My robimy nabór do ekipy reprezentacyjnej co roku. I tej młodzieży zawsze jest więcej niż my tak naprawdę potrzebujemy, bo powiedzmy taka ekipa, taki trzon, który stanowi kompanię, to jest 13-osobowa drużyna pokazowa i 24-osobowy pododdział reprezentacyjny. Mamy tej młodzieży zawsze trzy razy więcej chętnej do tych działań. Także absolutnie nie trzeba ich ani namawiać, wystarczy powiedzieć, rzucić hasło, że jest jakiś kurs, że jest jakieś szkolenie, że rekrutujemy do grupy takiej albo innej. I młodzież się zgłasza, naprawdę tłumnie i tutaj ja mówię to z pełnym przekonaniem i no i są na to dowody, że tak się dzieje, bo wiele osób mówi, że młodzież jest niechętna, że młodzież jest apatyczna, że młodzieży się nie chce. Młodzieży się bardzo dużo chce, pod warunkiem, że widzi, że dorośli ludzie chcą robić to samo z pasją i nie ma w tym żadnego fałszu, przekłamania, ani jakiejś fałszywej chęci zysku. Tylko po prostu to się dzieje. Jeżeli coś dostają, tak jak te mundury historyczne, mogą się w nie ubrać, mogą się zaprezentować, dla nich to naprawdę jest bardzo dużo i wiele dla nich znaczy, dla nich i dla ich rodziców również. No właśnie, w tym roku no niestety nie udało się ze względu na pandemię zorganizować pierwszego zlotu strzelców i sokołów. Ten zlot miał się odbyć w Starym Sączu. Odbędzie się za rok. To będzie pewnie także okazja do nawiązania współpracy pomiędzy podobnymi grupami działającymi w całej Polsce. Tak, taki właśnie był zamysł tego komitetu organizacyjnego. Tutaj też bardzo fajnie, że komitet organizacyjny, spotykaliśmy się kilka razy właśnie na terenie Sokoła, objął wiele instytucji, wszystkie służby mundurowe, Urząd Miasta Nowego Sącza, Urząd Miasta w Starym Sączu, parlamentarzystów, organizacje społeczne. I tutaj nie ma żadnych różnic politycznych, ani żadnych różnic ideologicznych. Wiemy, że chcemy to zrobić wspólnie dla młodzieży i ten zlot no, oczywiście też będzie promował region, no bo tutaj nie oszukujmy się, że będzie się odbywał w Starym Sączu, ale przy pełnym współudziale miasta Nowego Sącza i ponad tymi wszystkimi powiedzmy granicami miast, gmin będzie się odbywał dla grup, które mają przyjechać z terenu całej Polski i strzelców, i sokołów. No i oczywiście będzie to wszystko otwarte dla mieszkańców Sądecczyzny, żeby mogli zobaczyć właśnie jak takie grupy funkcjonują,
ponieważ podczas tego zlotu będą obozy poszczególnych grup, które będą oceniane, będzie taki specjalny konkurs. Do tego dochodzą oczywiście liczne konkursy, spotkania z weteranami, dużo atrakcji dla dzieci, więc naprawdę będzie można zobaczyć wiele ciekawych spraw, które są związane z mundurem, z tradycją organizacji proobronnych. No dlatego przenieśliśmy to na przyszły rok, żebyśmy to mogli już zrobić w takiej pełnej formie, w jakiej byśmy chcieli, bo no jednak takie półśrodki nigdy się nie sprawdzają i tutaj lepiej było to przełożyć, niż zrobić coś, z czego nie bylibyśmy zadowoleni. Jest szansa na to, że to będzie impreza cykliczna. No tak byśmy chcieli, żeby to wyglądało, żeby ten zlot odbywał się co roku. Panie dyrektorze, troszkę wróćmy do szkoły, bo za Wami bardzo duża uroczystość, bardzo ważna. Wręczenia, ukończenia nauki absolwentów trzeciej edycji certyfikowanych wojskowych klas mundurowych. Te certyfikaty w imieniu ministra MON wręczył generał brygady Artur Dębczak. To duże wydarzenie, zarówno pewnie dla szkoły, jak i dla uczniów. No, powiem nieskromnie, że tak. Bardzo się cieszymy, że to tak wyszło, że Ministerstwo Obrony przyjechało do Nowego Sącza, a nie Nowy Sącz jechał do Ministerstwa Obrony, no bo zawsze jest odwrotnie. Jeżeli są uroczystości, no to jest logiczne oczywiście, że na zaproszenie ministra my jeździmy do Warszawy. Tym razem było inaczej. Z inicjatywy biura, z inicjatywy oficerów biura oraz pana ministra, w Nowym Sączu pojawił się pan generał Dębczak, który oprócz tego, że wręczył te certyfikaty absolwentom, którzy za chwileczkę będą odbywali skróconą służbę przygotowawczą w 16. Batalionie Powietrzno-Desantowym w Krakowie, złożą przysięgę wojskową, to też będzie dla nich wielki dzień. Podpisaliśmy też partnerską umowę proobronną ze Strzelcem, więc wydarzyły się dwie rzeczy w tym dniu. No i one pokazują tylko i wyłącznie i potwierdzają tą jakość, która u nas jest, że to nie działa na tej zasadzie, że my próbujemy gdzieś się przebić. My już przebiliśmy się wiele lat temu, a teraz tylko i wyłącznie pracujemy na podniesienie jakości i poprawienie jakości naszej pracy, a te umowy i te wydarzenia tylko potwierdzają to, że faktycznie no, ministerstwo potwierdza podpisaniem chociażby takim dokumentem, że w Nowym Sączu mamy najlepszą organizację proobronną i najlepszą szkołę z klasami mundurowymi. Proszę powiedzieć, bo wspomniał Pan o tej umowie. Co w ramach tej umowy będzie się odbywało? W ramach umowy my jako organizacja proobronna możemy i będziemy wspomagać siły zbrojne w szkoleniu chociażby klas mundurowych, czyli no de facto to, co się dzieje w Nowym Sączu od samego początku. No, no można powiedzieć, że byliśmy takimi pionierami tego, co teraz jest formalizowane w formie umów, ale oprócz tego nasi strzelcy, nasi członkowie kadry szkolącej bezpłatnie będą doskonalili swoje umiejętności na terenach jednostek wojskowych i to też się dzieje. W zeszłym tygodniu dwójka wróciła z Zegrza ze szkolenia łączności. Takie kursy są całkowicie nieodpłatne, potwierdzane certyfikatami, więc podnoszą bardzo mocno kwalifikacje tych osób kadry. I to są takie najbardziej wymierne efekty tej umowy, czyli my pomagamy szkolić klasy mundurowe, wojsko szkoli bezpłatnie strzelców, organizuje dla nich obozy, wyjazdy i szkolenia oraz wspomaga sprzętowo, także no to, co nam tak najbardziej potrzebne. A co te certyfikaty dają uczniom? No certyfikat przede wszystkim daje uczniom to, że mogą odbyć skróconą służbę przygotowawczą. Jak Państwo wiedzą, 27 dni trwa służba przygotowawcza dla, no nazwijmy to takiego szeregowego Kowalskiego z ulicy. Natomiast uczeń, który ukończy program certyfikowany, a takie programy są tylko i wyłącznie u nas w zespole szkół numer 2, jeżeli chodzi o dużą część Małopolski, bo w całej Małopolsce jest tych szkół około 6-7. Więc tutaj na naszym terenie jesteśmy tylko my. Uczeń ma prawo podjąć tą skróconą służbę, która jest dla niego w wymiarze 12 dni. Po tych 12 dniach składa przysięgę wojskową i ma już otwarte drzwi do wszystkich jednostek wojskowych w kraju, gdzie może szukać pracy. No bo wiemy, że żołnierze są obecnie zawodowi, więc odbywają się kwalifikacje wojskowe w jednostkach. Tam uczeń przyjeżdża, składa wniosek o przyjęcie do pracy, odbywa tylko rozmowę kwalifikacyjną, przechodzi badania. No i jeżeli zostanie zakwalifikowany, podejmuje pracę. Takich absolwentów już mamy ponad 300 w różnych służbach mundurowych, bo też to badamy i liczymy. Także no, mam nadzieję, że w tym roku kolejni nasi strzelcy no, wylądują tam, gdzie chcą, czyli w służbach mundurowych. No właśnie, mam pytanie w związku z tym, że trwa proces rekrutacyjny. Te szkoły, te klasy wojskowe cieszą się dużym zainteresowaniem w dalszym ciągu? Obserwujemy cały czas stronę, gdzie widzimy, jak uczniowie się logują. Monitorujemy to praktycznie dwa razy dziennie, bo powiem szczerze, że okres rekrutacyjny dla każdego dyrektora szkoły ponadpodstawowej to jest chyba taki jeden z bardziej stresujących. Nawet bardziej stresujący niż matury same w maju, bo bardziej stresujący to jest okres oczekiwania na wyniki i otwierania koperty, ile osób zdało.
Natomiast w przypadku rekrutacji obserwujemy, że do naszych klas mundurowych w tym roku jest ta nowość, o której mówiliśmy wcześniej, czyli policja. No już mamy pełne stany na dzień dzisiejszy. Mamy dzisiaj bodajże drugi czerwca, tak? Więc już dzisiaj wiem, że klasy mundurowe są z pierwszej preferencji pełne i ciągle się jeszcze młodzież loguje, bo do jednej klasy Straży Granicznej już na przykład jest na 32 miejsca około 60 chętnych, więc już mamy dwie osoby na jedno miejsce. No bardzo nas to cieszy. Chcielibyśmy wszystkich przyjąć, że to pewnie się nie uda. Natomiast no, klasy mundurowe cieszą się niesłabnącą popularnością. I myślę, że to jest tylko i wyłącznie efekt tego, że ta jakość jest taka, jaka jest i faktycznie przygotowujemy młodzież w taki prawdziwy sposób do pełnienia służby. Patrząc na te klasy, no również kobiety są, tak? Dziewczęta, także się interesują tym. Tak, no oczywiście. Obecnie wszystkie służby mundurowe przyjmują w swoje szeregi panie. W różnej proporcji to się odbywa, więc my mamy również otwarte drzwi dla dziewcząt. Radzą sobie świetnie, starają się, są ambitne. Niejednokrotnie właśnie jakieś tam braki, powiedzmy, fizyczne, bo czasami, no oczywiście trzeba sobie powiedzieć jasno, że podczas obozów, gdzie ten wysiłek jest dość duży, dziewczętom jest trochę trudniej, ale za to nadrabiają hartem ducha i tutaj jest wiele takich dziewcząt, które też trafiły do służb, są już oficerami Wojska Polskiego, pracują i pokazują innym, jak można naprawdę wysoko zajść, jeżeli tylko się ma odpowiednią determinację. No właśnie, bo nauka w klasach tych wojskowych, klasach mundurowych, to nie tylko, że tak powiem, stricte teoria i nauka tych przedmiotów obowiązkowych, ale oni mają także mnóstwo takich dodatkowych zajęć. Mają okazję do udziału w różnego rodzaju, właśnie tak jak Pan mówił, obozach, zgrupowaniach. No to jest atrakcyjne to dla jest młodzieży. Taka wartość dodana do tego wszystkiego, która uważam, że młodzieży jest bardzo potrzebna w procesie takiego normalnego kształcenia, bo oczywiście można całą szkołę średnią spędzić tylko i wyłącznie na nauce. Można robić coś dodatkowo, trenując, ćwicząc, chodząc do zespołu folklorystycznego, ale jeżeli coś się dzieje w szkole i to się przekłada również na wyniki, na aktywność na rzecz szkoły, na aktywność na rzecz społeczności lokalnej, to młodzież tego oczekuje. Młodzież chce czegoś więcej, czegoś jeszcze takiego dodanego do procesu dydaktycznego. No i myślę, że właśnie te nasze wyjazdy na obozy, zgrupowania. Wczoraj byłem z młodzieżą na strzelaniu w ramach Dnia Wojskowego na strzelnicy w Bochni, więc znowu przeżycie niesamowite, bo pierwszy raz w życiu mieli taką broń w ręku. Byli szkoleni przez oficerów Gromu, więc znowu jednostka specjalna, jedna z najlepszych na świecie. Czynni żołnierze, którzy ich szkolili. No dla tych młodych ludzi jest to bardzo ważne. I to się później przekłada też na rekrutację, bo muszę Pani powiedzieć, że często też, nie wiem, być może uprzedzam pytanie, skąd uczniowie do nas przychodzą i dlaczego. My robimy takie ankiety co roku w pierwszych klasach i tak naprawdę największy odsetek mówi, że polecił mi kolega, koleżanka, ktoś, kto jest związany z klasami, które albo ukończyły u nas naukę, albo młodzież chodzi. I to nas bardzo cieszy, że to nasi rodzice i nasi uczniowie polecają nas dalej, bo oczywiście my możemy zrobić 50 filmów rekrutacyjnych na najwyższym poziomie z drona z kosmosu, możemy mówić, pisać ulotki, ale tak naprawdę to, co się dzieje faktycznie, przekłada się na to, co później widzimy w procesie rekrutacji, więc to nas bardzo cieszy, że takie są właśnie efekty rekrutacji, że to my jesteśmy polecani przez naszych uczniów i naszych rodziców. Za co dziękuję. Panie dyrektorze, na zakończenie, od przyszłego roku, tak od września, pierwszy raz w historii szkoły rusza klasa policyjna. Podpisaliście Państwo umowę właśnie z Komendą Miejską Policji w Nowym Sączu. No to jest odpowiedź na zapotrzebowanie tak naprawdę, bo no ja osobiście jestem związany bardziej z wojskiem niż z policją. Ale wielu naszych absolwentów do policji właśnie się udaje. W związku z tym podczas rozmów z organem prowadzącym i tutaj w szkole z kadrą kierowniczą stwierdziliśmy, że jeżeli mamy wprowadzać coś nowego, to będzie to klasa policyjna. No i mogę powiedzieć już dzisiaj, że no znowu sukces, bo już mamy ponad 30 osób z pierwszej preferencji zalogowanych, więc ta klasa na pewno ruszy. Już wiemy, jak będą wyglądały zajęcia, instruktorzy, organ prowadzący daje nam na to godziny. Policja podpisała z nami porozumienie, pan komendant Dymura, więc no, ruszamy pełną parą od września i tutaj moim celem jest też osiągnąć jak najwyższą jakość ogólnopolską, jeżeli chodzi o tą dziedzinę, bo klasy policyjne mają inne zawody. No i oczywiście policja podlega pod inne ministerstwo niż klasy mundurowe, także czekamy też na jakiś może ciekawy program ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Państwu dziękujemy za uwagę, a moim Państwa gościem był dzisiaj Sławomir Szczarkowski, komendant Związku Strzeleckiego Strzelec i dyrektor Zespołu Szkół imienia Sybierków w Nowym Sączu. Dziękuję bardzo.